Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania piękne mini Clubman z 2016 roku. 136 koni mechanicznych, 1.5 silnik z ładnymi felgami. Piękny kolor burgundowy, tego dla odbicia ładnie w ciemnym popielu dach i lustra. Do tego pakiet chrom. Teraz, jeżeli chodzi o tylną klapę, to miła niespodzianka. Ładnie się to otwiera z pilota, także przestrzeń załadunkowa w sensie wsadzania czegoś do środka daje dużą wygodę i możliwość manewracji ewentualnymi przedmiotami. Do tego półka, która właśnie w taki sposób się podnosi, także uzyskujemy jeszcze większą przestrzeń bagażową i w taki sam sposób szybko i dynamicznie możemy bagażnik zamknąć. Chodźmy do środka, a w środku z tyłu ładne fotele, pół skórzane, pół materiałowe. Jeżeli chodzi teraz o fotele przednie, to dobrze wyprofilowane, z takimi półskórzanymi podsiedzeniami. Teraz wejdźmy sobie tutaj i odpalmy. A w środku mamy radio Mini Visual z nawigacją, do tego automatyczna skrzynia biegów. I teraz mamy tak. W pełni multifunkcyjną kierownicę ze wszystkimi możliwymi rzeczami, łącznie z możliwością pełnej charakterystyki, jeżeli chodzi o używanie automatu, czyli tempomat. I teraz tak, kierownica, kolumna, dobra regulacja, kierownica taka gruba do ręki, fajnie się to tutaj trzyma. Do tego teraz zima, to ważna rzecz, grzane fotele z jednej i z drugiej strony. Teraz dodatkowo grzana przednia szyba, oczywiście tylna. No więc tutaj, jeżeli chodzi o ten pakiet na zimę, to myślę, że będzie spełniał wymagania nawet wymagających kierowców. Jeżeli chodzi tutaj o tryby jazdy, to zobaczcie, jak to tutaj fajnie płynnie chodzi. Gokartowa frejda jazdy z mini, green, czyli ta ekonomiczna i w drugą stronę, czyli i plus oczywiście sportowy układ, także mamy trzy tryby do zaprezentowania w tym egzemplarzu. Fajnie też płynnie się tutaj to zmienia. Teraz idąc dalej, całe menu, jak zawsze płynne, jak to w mini, menu jest płynne i wszystkie informacje dostępne tutaj są, także wszystkie informacje o pojeździe, status, instrukcja, kto tutaj co by nie chciał, to wszystkie te informacje sobie znajdzie. I właśnie minimalizm, minimalizm analizer i wskaźniki w przypadku funkcji green, gdybyśmy chcieli ekonomicznie i ekologicznie jeździć. Także auto jest bardzo bogato wyposażone, naprawdę fajny model. Tutaj podobnie zresztą jak w BMW możemy znaleźć pod tym samym przyciskiem, praktycznie na tej samej wysokości, no bo to przecież zbliżony produkt, możemy znaleźć wszystkie ostrzeżenia i wszystkie asysty. Także, no momencie, to się przekręciło. O, ostrzeżenie, interwencja, hamulce przed kolizją. Także to wszystko tutaj znajdziemy sobie. O. I możemy sobie tutaj te ostrzeżenia też na bieżąco regulować, wcześniej, późno. Także mamy tutaj wszystko do dyspozycji. Ogrzewanie chodzi w tej chwili, aż się nam zrobiło za ciepło. Także bardzo rozbudowane menu. Także zapraszam, jeżeli chodzi o całość auta, to oczywiście naszą stronę papit.pl. Tam będzie opisane całe wyposażenie ze szczegółami. A tutaj ze środka, czego możecie nie zauważyć na zdjęciach, chciałem wskazać, że naprawdę bardzo ładne wykończenie, tutaj bym powiedział też w kolorze nadwozia, czyli bordowe listwy, do tego taki lekki tutaj sportowy charakterek jeszcze po łączeniu i ciemna podsufitówka plus ładnie wykonane zegary, także jeżeli chodzi o ten samochód i elementy chromowe w środku, to naprawdę
się udały w tym egzemplarzu. Także zapraszam do nas, zapraszam na naszą stronę papis.pl raz jeszcze, na nasz plac z autami. Przychodźcie, oglądajcie i kupujcie. Także do następnego YouTube'a. Na razie. Cześć.